Siema, słuchajcie, w odpowiedzi na wasze prośby postaram się naszykować takiego bloga, jak wygląda tydzień pracy w MyMMA, jak wygląda mój tydzień, w którym robię materiały, kręcę wywiady. Także spacerek z psem i ruszamy w trasę. Po nakręceniu wideobloga z KSW 46 dostałem mnóstwo informacji, żeby zrobić takiego bloga jak na co dzień. Wygląda moja praca, co na co dzień robię. I w sumie stwierdziłem, że to ciekawy pomysł. I troszeczkę tak eksperymentując, strzelimy takiego właśnie wideobloga. Obecnie jedziemy do biura KSW. Mam tam spotkanie z Marcinem Drewnowskim. Jest to specjalista od audio i wideo. I chuj mnie nie chce wpuścić na was, pedo. Tak, was zrobimy, chuja wszystkich. O czym mówiłem? Chciałbym nagrać w tym tygodniu dwie trybuny ludu. Z Danielem Omielańczukiem i z Jurasem Wrońskim. Ale się zajebałem. Ale bo skupiłem się, co tu się dzieje przede mną. Kolejny koreczek. I może uda się trzecią nawet trybunę nagrać z Mamedem. Czekamy wyjazd do Olsztyna, więc może uda się jakoś w tym tygodniu to umówić, żeby ten wyjazd był. Także Olsztyn może nas przywita w tym tygodniu. Ale zobaczymy. Dzisiaj będę dopiero do Mameda dzwonił. Cud się zdarzył. Pamiętacie, jak narzekałem na miejsce, tak pyk, pod samym wejściem do biura. Uśmiechnę się, proszę ładnie. Siema, witam z biura KSW. Jest ze mną Marcin Drewnowski. Marcin bardzo mi pomógł, jeśli chodzi o sprzęt. A w tym właśnie studiu, które teraz macie okazję oglądać za moimi plecami, właśnie Marcin montował film Underdog. Także to jest osoba, która już wie, co w tym filmie się wydarzy. Znam całą fabułę, ale nic wam nie zdradzę. Dobry film? Kelner za mnie. Przepraszam. Skończyliśmy. Na razie. I opuszczamy właśnie biuro KSW. Chwilą dzwonił Marian Ziółkowski, WCA go nie będzie na treningu, ale mamy się złapać gdzieś zaraz na mieście. Z Marianem umówiliśmy się na jutro WCA, uznaliśmy, że tak będzie najwygodniej, bo Marian mieszka w centrum, a mi się nie chce do centrum samochodem pchać. Jutro co prawda mam urodziny 32, ale będzie to normalny. Czy 33? 32. 32. I nagramy jutro ten wywiad z Marianem. A jeszcze zapomniałem o jednej informacji, bo wczoraj strona MyMMA została zhakowana. Nie wiem, czy to przy aktualizacji, czy z jakiego innego powodu, ale w każdym razie stronka nie działała wczoraj, została przywrócona do życia dzisiaj rano. Straciliśmy część kontentu, jaki na niej był. No ale co, zabezpieczamy ją i sprawdzamy, co tam się wydarzyło właśnie teraz.
Dzwoniłem do Ameda. Okazało się, że wylatuje zaraz do Czeczenii. Dziś jutro jedzie do Wrocławia, później wylatuje do Czeczenii. Więc trybunę z nim nagramy dopiero na początku stycznia. To jest zła informacja. Dobra informacja jest taka, że ciągle możecie zadawać mu pytania. Borysa też nagramy później, bo chyba wyleciał do Tajlandii. Jutro to ustalę. No właśnie jedziemy do Janka Błachowicza odebrać małą paczuszkę. No i co? Zobaczymy się u Janka. Siemanko. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy z rezydencji Jana Błachowicza. Musiałem wpaść do niego po małą paczuszkę. Prezenty rozdaję ludziom i Jaru się załapał. Także jak chcecie prezent od Janka, to piszcie do niego na Facebooku. Powiedział, że z okazji tych świąt obdaruje wszystkich. Ale wszystkich, którzy w Tajlandii będą wtedy. Bo ja lecę na święta do Tajlandii też. Bilety też sponsoruję. Nie. Ja kokosa w Tajlandii. Takiego. Jesteśmy w centrum dowodzenia. W przyszłym centrum dowodzenia. Na razie to jest alokacja. Janka Błachowicza. Tutaj... Na pół roku. Nie widać mapy teraz w telefonie, ale Janek właśnie dzieli Europę na nowo. Pod siebie. Będzie dużo lepiej. A tu się bawi Ares. O, wchodzimy na trening. I lecimy zaraz zrobić dobry trening. Pokażę wam, jak się składa szybelki na niebieskim pasie. Okej, okay, jestem. No tak wygląda kolega Jaru po delikatnym kulaniu. Jakaś godzinka plus rozrzewka. Twardy gość. Jest ze mną Watson, najlepszy trener BJJ-ta w Polsce. Zgadza się. I jesteśmy po ciężkim treningu. Kuba, ile jeszcze mi zostało do czarnego pasa? No, ze dwa lata. Ze dwa lata i będzie. Bo na razie elegancko, biały pasek, także tak. No, słuchajcie, zmontujemy coś więcej z następnych treningów. Teraz tak szybko wszystko w biegu, bo zaraz lecę chyba do kina. Tak mi się wydaje, że to jest niespodzianka mnie czeka. Kuba prowadzi następny trening. Postaram się w czwartek zostać na 20, pokazać jak tu chłopak jest trochę bardziej zaawansowanej grupy sobie radzą. Zapraszam. Cisza nocna od 22. Są małe dzieci w budynku, krzyki, walenia. TL997, powtarza się to co dzień. Głupia pizda. Mieszkam w tym bloku od jakiegoś półtora roku i pierwszy raz w życiu miałem gości. Zrobiliśmy, wpadło raptem 4 osoby. Stara, Ann, babcio, Kuba, pozdrawiam. Fajnie było. Zrobiliśmy butelkę whisky. Posiedzieliśmy przed północą, się goście zawinęli, a ta już straszy policją. Pizda. Na szczęście ona się boi mojego psa i od tej pory zawsze teraz będę luzował smycz, jak będę ją widział. Się nauczy chodzić po ścianach. Jesteśmy w UCA. Zaraz nagrywamy wywiad z Marianem. Tylko zostawię Kima w samochodzie, żeby nie przeszkadzał. Montujemy właśnie sprzęcik, Marian już jest. Zaraz zaczynamy kręcić wywiadzik. No, w końcu udało się złapać Mariana na wywiad. Trwało to kilka dni. Siemanko, właśnie spotkałem Tomka Jakubca. Cześć Tomek. Cześć. No i pykniemy zaraz dla was wywiadzik taki spontaniczny po jego ostatniej wygranej walce. A walka była fajna, więc jak nie oglądaliście, to macie sporo do nadrobienia. Zaraz wyjeżdżamy z WCA. Nagraliśmy dwa wywiady z Marianem i z Tomkiem Jakubcem. No teraz jadę te wywiady zmontować. Mam jeszcze dzisiaj mnóstwo pracy takiej, której nie lubię najgorzej, czyli prowadzenie działalności gospodarczej własnej firmy. No i niestety muszę dzisiaj powysyłać księgowej faktury, dokumenty, pokompletować pewne rzeczy, zrobić jakieś opłaty i pierdoły. No i niestety na tym zejdzie duża część dzisiejszego dnia. Wolałbym go spędzić trochę inaczej, no ale niestety ruszamy działać. Umówiliśmy się z ciastkiem pod McDonaldem na Świętokrzyskiej. Ja czekam zimno, on czeka zimno, a okazało się, że czekamy obaj, ale pod innymi McDonaldami. Jestem z Pawłem Ciastkiem, udało nam się w końcu spotkać. Idziemy teraz do restauracji Evil Steakhouse na spotkanie z Piotrkiem, jej właścicielem. Bardzo prawdopodobne, że niedługo będziemy trzaskać stamtąd dla was fajne podcasty. Jesteśmy w restauracji Evil Steakhouse, jest z nami właściciel Piotr Timi Piotrowski.
jest Paweł. I prawdopodobnie właśnie z tego miejsca będziemy niedługo trzaskać dla Was najlepsze podcasty na polskiej scenie sportu walki. Zapraszamy, będzie ostro. No idę właśnie na trening, opowiem na stuli do klubu, ale chyba nie zostanę na grupę zaawansowaną, bo jestem ciągle chory. Dobra, jesteśmy po treningu. Jak było, panowie? Bardzo dobrze było. Ledwo żywi, kurde. Ledwo żywi, ale uśmiechnięci. Widzimy się w sobotę na pasowaniu, pewnie nas to nie dotyczy, ale zobaczymy jak. Jak to nie dotyczy? Mi z jedna zabiorę. Jesteśmy na konferencji Babylon MMA. W sumie to ważenie chyba, bardziej niż konferencja. Co nie, Filip? Ważenie, tak jest, siemaneczko. Także zobaczymy, ile zawodnicy ważą za chwilę. Zaraz wjadą wywiady. Tak to mniej więcej wygląda. Jest kolejka. Każdy sobie kogoś łapie i nagrywa z tym, z kim ma ochotę. Już po wszystkim, jak widać, znowu w Championsie jest ring, nie ma ścianki. Skończyliśmy właśnie nagrywać wywiady i będę do domu je montować. A wieczorem o 19 jestem ustawiony z Danielem Omielańczukiem na nagrywanie Trybuny Ludu, więc będzie ciekawie, śmiesznie i wesoło. A jestem w UCA. Za mną Anzor prowadzi grupę MMA, a z drugiej strony jakiś małolat uczy Daniela, wyprowadzę w cios. Omiela, Danielańczuk. Stanowisko do nagrywania Trybuny Ludu już gotowe. Czekam teraz, aż Daniel wróci z szatni, bo poszedł się przebrać. I jedziemy z tematem. Będzie na pewno śmiesznie. Czekaj. On czekolada weszła. Gotowy? Gotowy. Klaps poszedł. Poszło, dawaj. Daniel, czy boli Cię to, że włodarze KSW uważają Cię za nieatrakcyjnego zawodnika wagi ciężkiej? Jak nieatrakcyjnego? Najprzystojniejszym zawodnikiem MMA na świecie bez podziału na kategorie wagowe. Nie wiem, skąd im się to wzięło. Może zazdrość. Czy chciałbyś wystąpić w jakimś programie rozrywkowym typu agent? Agent może nie, ale co ze śpiewaniem, tak? Bo ja mam bardzo dobry głos, wiesz, naprawdę mam bardzo głos. I gdybym nie był taki wstydliwy, jak jestem wstydliwy, to już dawno bym był gwiazdą w polskim show biznesie, taką pokroju przynajmniej Zenka Martynuka. To wysoko mierzysz? Najwyżej. Jakiej słuchasz muzyki? Kurczę, każdej. Od disco, polo, czasami zdarza się nawet po muzykę poważną, więc wszystko i nie ograniczam się do jednego stylu muzycznego, tak? Zresztą, jakbym był to gwiazdą, to też mógłbym śpiewać wszystko, tak? Każdy styl. Czy na przykład byś miał kawałek i z Nergalem, i z Martyniukiem? Każdy. I jeszcze połączę to. Ty, Martyniuk, tak. I Nergal w jednej piosence. Tylko wiesz co, mnie też trochę żona stopuje z tym, żebym śpiewał, nie? Bo jak zaczynam śpiewać, ona daje sobie z tego sprawę, że mam naprawdę bardzo dobry głos. I mnie blokuje, żeby mi nie odpaliło, żeby nie został gwiazdą i krzyczy na mnie i troszkę zabiła we mnie, wiesz, ten talent, nie? To nieładnie z niej. Nieładnie, ja nie wiem. Trzeba zaapelować do Zochy. Apelujcie do Zochy wszyscy, bo tak, to mamy... Tak, i pozwala mi w domu śpiewać. Nie krzyczy na mnie. Daniel, przyjacielu. O, masz. Pomóż w kwestii życiowej, bo mam problem i chcę Twojej porady. A więc wciąż jestem prawiczkiem i nie wiem, czy zrzucić to brzemię z kobietą lekkich obyczajów, czy czekać na kobietę swojego życia, co może się nie zdarzyć szybko, bo nie mam takiej urody jak ty. Idź do burdelu, chłopie. Kurwa, tu nie ma na co czekać. Od razu. Raz, dwa, pyk. Oho. Czy będzie technika kończąca dla Jara? Czy możemy coś zrobić? Jakieś skręcenie ręki, nogi, cokolwiek, karku? Nie dałbyś rady. Nie dałbym rady, no to zaraz to zrobimy. Sam sprowokowałeś. Ja już nie żartuję. Zróbmy to. Pokażę Ci high kicka. Nie, dzięki. Chciałeś mi kiedyś pokazać low kicka. Nie wiem, no ale low kick to już jest stare, więc pokażę Ci high kicka. No
tak, potem jak gorzej będzie, jak będą miały, wiesz, już będą dorastać i wiesz, przez 15 lat będą córeczki tatusia, a potem nagle przyprowadzą mi jakiegoś kudysia do domu. Przyjedzie ci cham, zacznie trąbić pod domem. No i wiesz co, no co, pójdę pierdzić do żywocie za morderstwo. Nie pozwolę, stary, żeby przyszedł mi jakiś chłop, kurwa, w rurkach do domu z grzywką, kurwa, bujającą się. I'm sorry. Lepiej jak ktoś ma syna, to niech ostrzeże. Do Mielańczuków nie radzę. Skończyliśmy nagrywać trybunę. Lecę zaraz do domu i puszczam montaż. Może się uda jeszcze dzisiaj ją opublikować albo zrobić premierę. No, jest 10 rano. Wystartowała premiera Trybuny Ludu z Danielem Mielańczukiem. Siedziałem wczoraj nad tym do 3 w nocy. Oglądamy, a później lecę do klubu do Pawła na studi na trening BJJ i pasowanie. Idę właśnie do Mastuli na poranny trening brazylijskiego jiu-jitsu. Dzisiaj jest pasowanie, więc coś tam postaram się nagrać. Jak chłopaki będą awansować bądź dostawać belki. A ja jestem trochę zjebany, bo mało spałem przez montowanie tej trybuny. Nie chce mi się dzisiaj nic. Ale niestety nie będzie mi dzisiaj w Reszynie na gali Babylon MMA, bo mam klubową wigilię w moim klubie motocyklowym, więc nagram tam jakieś kilka sekund później, bo to impreza prywatna będzie. Telewizja jest. O, jest trener, zamyślony trener. Pojedynek z Borowia. A, tak. Bruce Buffer. To jest Bruce Buffer. No dobra, słuchajcie, bardzo mi miło, że tak licznie się tutaj stawiliście. Pasowanie to jest koniec jakiegoś tam procesu, tak? Ja sobie ustaliłem, że to są takie półroczne procesy i to jest jakby takie podsumowanie tego wszystkiego. To nie jest egzamin, tutaj nie chodzi o to, że wy musicie zaprezentować jakieś tam techniki. Ja obserwuję was przez ostatnie pół roku, widzę jak się rozwijacie, widzę co robicie, jak przychodzicie, jak trenujecie, jaka jest wasza regularność. Ja patrzę na to, ile pracy w to wkładacie, jak jesteście zaangażowani na treningach, jak staracie się stosować, nie wiem, jakieś tam nowe techniki, czy pokazane przeze mnie, czy gdzieś tam zaczerpnięte gdzieś od kogoś, czy z internetu. Tych internetowych, mam dużo dystansu do tych internetowych technik. Watson właśnie zaczął nominację na pasy.
A tak wygląda przyszłe studio na MMA. Myślę, że w następnym tygodniu podziałamy tutaj więcej. I niedługo nagramy pierwszy program. Dzisiaj media trening przed ACB 92, to znaczy ACA w Warszawie na Torwarze. I chyba na ten media trening jedziemy. Co nie, kolego? Ocknął się. Siema, siema, sorry, że dwa dni nic nie nagrywałem, bo poniedziałek, wtorek, bez żadnego filmiku, dzisiaj jest środa. Jestem w UCA na media treningu przed galą Berkut, czyli Absolute Championship Akhmat, obecnie numer 92. Gotowy? Lecimy. 3, 2, 1. Gotowy jesteś? Zaczynamy. No, jesteśmy jeszcze pod WCA. Zaraz wracamy do domu. Nagraliśmy wywiad z Karolem Celińskim i Zasłanem. A o 16.30 jestem umówiony w Mariocie z Martinem. Nagrywał mi taki świąteczny wywiad, który zostanie opublikowany jako premiera w pierwszy albo drugi dzień świąt, albo Wigilię. Jeszcze zobaczymy. No właśnie szykuję miejsce na gwiazdkowy wywiad z Martinem. Ostatnie jakieś prace dekoratorskie i zaczynamy nagrywać dla Was świąteczny wywiad, który opublikujemy w Wigilię wieczorem. Może nie równo z pierwszą gwiazdką, ale w miarę szybko. Idzie Martin i zaraz zaczynamy kręcić wywiad. Nie mam nie wpisane. Tak. Trochę się spóźnił, tym razem on. Cześć, zadzwonił, znaczy ogólnie chcę z Wami działać, tylko po prostu daj się zastanowić jeszcze nad propozycją. Dobra? Witamy z Mariotu. Cześć. Słuchajcie, dementujemy pewne plotki, które ostatnio się pojawiły. Martin nie jest moim ojcem. Zdecydowanie to jest prawda, że to nieprawda. Mój tata ma na imię Zbyszek i mieszka w Garwolinie. Jestem jego ojcem. I serdecznie tato pozdrawiam. Nie wiem skąd te pomówienia. Więc Luke, nie jestem twoim ojcem. Czwartek wieczór. Idę na trening i niezła zima za mną. Ciekawe, czy się utrzyma do świąt. Słuchajcie, już nic nie nagram. Nie ma szans, żebym coś nagrał. Dzisiaj jest czwartek, w poniedziałek jest Wigilia. Ale może w weekend będziemy pracować przy studiu mojej MMA. Więc coś tam zrobimy. Jest Wigilia. Piękna, biała Wigilia. Słuchajcie, to jest ostatni filmik w tym vlogu, także z okazji świąt życzę Wam wszystkiego dobrego. Vlog ukaże się na YouTube jutro o godzinie 21. Także do zobaczenia. Zobaczymy, może będą kolejne części. Piąteczka, trzymajcie się.